Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś taka perełka jak Darth Vader Pod. 36 piksów, stiksów, PZ-ów, PSS-ów, dobrów i coś po chińsku od 6+. Mega rarytasik. Dlaczego mega? Ponieważ ja bardzo długo czaiłem się, bardzo długo chciałem mieć Dartha Vadera. Niestety ze względu na ceny setów, on jakby w tych droższych setach, całe dzieciństwo było to dla mnie niemożliwe do zdobycia. Teraz się pojawiło do kupienia, no czasami nawet w całkiem cywilizowanej, kochani, cenie. To ma numer katalogowy 50576, jak tu widzicie. No i całość ma formę polibegu z oznaczeniem Ostatniego Jedi, czyli moim ulubionym epizodem. Sprawdźmy sobie, jak to wygląda. Od środka wszystko tak naprawdę to jest mój pierwszy pod, który sobie otwieram i robię to, kochani, docencie na waszych oczach. Mógłbym sobie to otworzyć wcześniej w pokoiku na stoliku samiuśki, a ja się chcę z wami podzielić. Nic więcej już tu w środku nie mamy. Całość, o dziwo, bardzo lekka i co nam się pierwszy rzuca w oczy? Tak jest, kochani, hologram 3D. Gwiazda śmierci strzelająca laserami w każdą możliwą stronę. Lego Star Wars. Sama obudowa, no, byłaby idealna, ale chyba dla Kapitan Fazmy. Mi by się troszkę bardziej marzyło, by to jednak było, kochani, sami wiecie, czarne, tak jak Darth sam w sobie Vador, tak? To sobie otworzymy zaraz. Jak widzimy, ma tu na każdym boczku takie coś, na czym możemy to stawiać, więc jest wesoło. Właściwie tylko na tym boczku nie możemy tego postawić. A tu jest dedykowana podstawka. Spójrzmy, co mamy w środku, bowiem mamy oto instrukcję na takim twardszym papierze, trochę jak to, co były Nexo, kochani, najciki. Tu macie link do tych Nexo najcików, co mówiłem, z grubszą etykietą. No i jest instrukcja faktycznie. Otwórzmy sobie to wszystko i zobaczmy, jak to, kochani, wygląda od środeczka, bowiem przewiduję, że wygląda to fajnie. Tu sobie naciskamy, mamy i woreczek. Co jest fajne, to to. Przy czym to jest niewyjmowalne w żaden sposób, to jest przytwierdzone do opakowania. No i tu mamy rysuneczek, a to też jest, o dziwo, wtopione. O dziwo, bo chyba nie musiałoby być. Oczywiście całość, tak widzimy, pije do epizodu 4, tudzież do Rogue One, chociaż troszkę mniej. I przypuszczam, jak stawimy tu figurkę, całość zasłonimy. Tutaj to wygląda tak. O dziwo, ten woreczek wtedy jest, kochani, ciut grubsiejszy taki. Jakby faktycznie Lego się cieszyło, że wydało tak fajny set. Tak się cieszyło jak ja, że wydaje tak fajny set. I z tego powodu, no, wydali grubszą też folijkę. Sam Darth Vader. Jest to mój pierwszy Darth Vader, jak już mówiłem. Ma on pelerynkę, ale zobaczmy. O, i pelerynka dużo tłumaczy, ponieważ z tyłu, jak widzicie, on nie ma w ogóle nadruku żadnego. Z przodu, no, jak to Darth Vader. Moje podekscytowanie naprawdę jest, kochani, wielkie. Tak jak mówię, ja całe życie gdzieś na tą figureczkę się czaiłem. Ta pelerynka to jest ta z rodzaju miększych. I teraz tak, głowa. Uuu, taka już, no, niby to jeszcze pijąca do epizodu 3, czyli taka w miarę młoda, jeszcze poparzona troszkę, ale już widać, te poparzenia nie są tak straszne, czyli jest już z nim troszkę lepiej. I coś, co, o rany, jak ja to uwielbiam, z tyłu, czyli drugi nadruk, ale nie będący drugą twarzą. No i super, i właśnie o to mi chodzi. Takie drugie główki, drugie nadruki, to ja szanuję, drogie Lego. No i sam kask, niczym w epizodzie 3. Co mnie trochę zaskakuje, in minusik, to patrzcie, tutaj te prześwity ewidentnie widoczne spod maski. No ewidentnie mamy takie prześwity, nie ma się co oszukiwać, że jest inaczej. Niemniej zobaczmy, co tu mamy jeszcze ciekawego. Standardowe klocki. A to dobra. Tak to jest, jak się jest biedakiem i się pierwszy raz buduje Vadera. Mamy tu drugą część maski, która powinna być pod spodem. No cóż, tak. Dać Legozaurowi zestaw za więcej niż 30 zł i chłopak już się gubi. No i to ja rozumiem, kochani. Tak to wygląda. Nakładamy. O, no i teraz to jest prawdziwy Vador, a nie jakiś chiński podrabianiec. Niesamowicie dla mnie piękna figurka. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak bardzo. Nie teraz mi jednak, kochani, czasu i zbudujmy sobie to, co mamy, prawda, tutaj, bo no zaspeedbuildujmy sobie to oczywiście, bo nie będziemy na żywo budowali w miarę. Tu instrukcja jest w miarę czytelna, więc budujemy.
No i kochani, tak prezentuje się całość. Tutaj te drzwi, oczywiście w taki nieudolny troszkę sposób nam się, kochanieńcy, zamykają nieudolny, bo jak widzicie, no to jest taka rampa, fosa, nie wiadomo co to do końca jest. Tak samo jak i tutaj ta na broń, no dobra, podajnik, pomysł, całkiem nie głupi. Tutaj mamy jakiś element, który mówię przez Pitbuldzie, może zrobić dobrą karierę, jeżeli chodzi o moce. Tak samo jak i ten element, bo dzięki Bogu to nie jest naklejka. W ogóle nie mamy tu żadnych zapasowych elementów, co mnie troszkę dziwi. Natomiast też mówię, ta rampka, no jak postawimy tu wiadorka, to nawet fajnie, ale mi się ten wiadorek podobał. Aż się nie mogę doczekać, aż do miasta wejdzie. Gdy właśnie tu stoi, wygląda to niegłupie. Natomiast tu sobie już weźmiemy, tylko zaczniemy ruszać. Widzicie, ta rampa nam chodzi. Ten wiadorek w tych drzwiach to tak za bardzo by się nie zmieścił. Musiałby się mocno garbić. Przez to w ogóle, że mamy tu nad tymi czymś światełka czerwone i zielone, mam wrażenie, że to jest wejście do jakiegoś gwiezdnego kibelka, wiecie, wolne, zajęte. No i tutaj trzeba znać pin. Nie no, tak sobie lekko, oczywiście tylko żartujemy. Sam wiador z mieczem robi oczywiście robotę. I bądźmy szczerzy, tutaj mówię, można by się wielu rzeczy doczepić. Na przykład tak samo jak go tu wstawimy, no patrzcie, zakrywa cały właściwy urok tego obrazka z tyłu. Tutaj mówię, kurczę, no ta rampa, nie wiadomo co to jest. Ten podajnik na broń jest fajny, te dwa elementy. To jest bardziej oczywiście ozdobne niż funkcjonalne. Takie co do zasady powinno być. Ziu, 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 ziu. Ale no wiadomo, musimy tutaj wszystko ocenić. Sam wiador w sobie jest wart dziś na Allegro i wszędzie indziej ogromne pieniądze, więc dla tej kapsuły w tej cenie warto kupić samego wiadorka, a to potraktować jako jednak taką ciekawostkę, bo mówię, wydaje mi się, że to powinno być jednak czarne, tak jak wiador, ten hologram, no dobra, może być, te drzwi, no jest to element stricte ozdobny, możemy sobie to tak postawić, coś to faktycznie przypomina. Niemniej też na duży plus trzeba brać to, że możemy sobie go tutaj wiadorka, wiadomo, wstawić. Zamykamy sobie drzwiczki te, nieudolne jakże, zamykamy sobie całą kapsułkę i możemy ją sobie wziąć ze sobą na przykład do szkoły, jako kolegę, jak nie mamy na przykład innych, fajniejszych znajomych, a wiadomo, że ciężko o lepszych znajomych niż dart, wiador sam w sobie, tak? Więc to jest na pewno plus. Natomiast myślę, że mimo wszystko, no, to powinno być jakoś jednak chyba ciekawsze. Nawet gdyby to faktycznie, no nie wiem, no w Ninjago to bywają jakieś staki na broni i tak dalej i to się trzyma kupy, no... Mogli to po prostu, kochani, zrobić lepiej. Niemniej wystawiamy ocenę. No sam wiador, wiadomo, mocne 9 plus na 10. Cała reszta, no jest to trochę taka ściemka i te 36 klocków to tak naprawdę to jest niewarte absolutnie swojej ceny. Niemniej ocena całościowa, którą muszę wystawić temu, nazwijmy to sobie, secikowi, no gdzieś tam musi wystąpić. Dlatego, no, mimo wszystko za wiadorka oczywiście wyciągamy średnią 7 na 10. No, naciągane lekko w górę. Dla mnie, mówię, mógłbym wziąć tylko wiadorka, a to wywalić. Oczywiście tego nie zrobię, pamiątka sobie zostanie. Wam, kochani, dziękuję za kolejny wspólny odcinek na moim kanale w tymże maratonie LEGO Star Wars. Widzimy się już wkrótce w kolejnych odcinkach. No, dysz sobie tutaj, dysz.